Po pokoju w Tylży wydawało się, że Europa legła u stóp Napoleona. Niepokonany został jeden, ale za to najgroźniejszy przeciwnik, czyli Wielka Brytania. To właśnie państwo było motorem napędowym i sponsorem kolejnych koalicji antyfrancuskich. Podjęto próbę zadania ciosu gospodarczego Brytyjczykom poprzez zakaz handlu z nimi. Niestety dla Francuzów działania te nie były zbyt skuteczne, gdyż Europa nie była dla Wielkiej Brytanii jedynym rynkiem zbytu, a poza tym nie wszystkie kraje europejskie zaprzestały handlu z Brytyjczykami. Szybko z blokady kontynentalnej wycofała się Rosja, co znacznie zmniejszyło jej skuteczność. Skutkiem tego była inwazja wojsk francuskich na państwo carów, która rozpoczęła się w czerwcu 1812 roku. Do Rosji Napoleon wprowadził ponad 400 tysięcy żołnierzy. W skład Wielkiej Armii, bo tak określano wojska napoleońskie, wchodzili oprócz Francuzów Polacy, Niemcy, Włosi i Austriacy. Rosjanie przyjęli taktykę wciągania napastników w głąb swojego państwa. Carscy dowódcy starali się nie doprowadzić do walnej bitwy w obawie przed rozbiciem własnej armii. Do naprawdę wielkiego starcia doszło dopiero we wrześniu 1812 roku pod Borodino na podejściach do Moskwy. Bitwa była niezwykle krwawa. W sumie wzięło w niej udział około 250 tysięcy żołnierzy, z których około 80 tysięcy zginęło. Starcie to nie dało zdecydowanego zwycięstwa Napoleonowi, gdyż oddziały rosyjskie, choć mocno wykrwawione, nie zostały rozbite i wycofały się z pola bitwy. Dzięki temu sukcesowi Francuzi wkroczyli do Moskwy. Miasto jednak zostało wcześniej w całości ewakuowane, nie było w nim żywności i aby uniemożliwić wojskom Napoleona zakwaterowanie, zostało przez wycofujących się Rosjan podpalone. Cesarz Francuzów wysłał do cara rosyjskiego propozycję pokoju na honorowych warunkach, jednak pozostała ona bez odpowiedzi. Napoleon podjął decyzję o odwrocie. Sytuacja Wielkiej Armii była naprawdę trudna. Wojska były już mocno wykrwawione, linie zaopatrzenia bardzo długie i dodatkowo zaczęła się uaktywniać lokalna partyzantka, mocno utrudniając dostawy zapasów. Co gorsza, armia rosyjska, nadal nierozbita, miała możliwość odbudowy swojego potencjału. Zimowanie w głębi Rosji mogło zakończyć się totalną klęską. Tymczasem zaczęła gwałtownie pogarszać się pogoda. Prowadzący odwrót Francuzi byli nękani taktyką wojny podjazdowej przez wojska rosyjskie. Wśród oddziałów Wielkiej Armii powszechnym stał się głód i choroby. Żołnierze cierpieli na skutek zimna, gdyż nie przewidziano, że kampania będzie trwać tak długo. Zaczęły się pojawiać masowe dezercje. Co najgorsze, jako szlak odwrotu wybrano trasę, którą Wielka Armia już maszerowała, przez co były to tereny całkowicie ogołocone z ludności oraz żywności. To pogorszyło tylko i tak dramatyczną sytuację z zaopatrzeniem. Z ponad 400-tysięcznej armii, która rozpoczęła inwazję na Rosję, na pozycje wyjściowe wróciło około 30 tysięcy ludzi. Klęska wyprawy była całkowita. W grudniu 1812 roku Napoleon pośpiesznie wraca do Francji, by rozpocząć odtwarzanie armii. Ośmielone klęską Wielkiej Armii państwa europejskie zawiązują kolejną koalicję antyfrancuską. Do walki oprócz Rosji i Wielkiej Brytanii przystąpiły Prusy i Austria. Kampania 1813 roku toczy się na terenie Niemiec, a jej finał rozgrywa się w czterodniowej bitwie pod Lipskiem, która miała miejsce w październiku tego roku. Przeszła ona do historii pod nazwą Bitwy Narodów, ze względu na wielość nacji zaangażowanych w tym starciu. Zakończyła się ona zdecydowanym zwycięstwem wojsk koalicji. Działania zbrojne w 1814 roku przeniosły się na teren Francji, a ostateczna klęska Napoleona zaczęła się zbliżać wielkimi krokami. 6 kwietnia 1814 roku pod naciskiem części swojego otoczenia Napoleon abdykuje. Zwycięska koalicja potraktowała go bardzo dobrze. Został zesłany na znajdującą się u wybrzeży Włoch wyspę Elbę, otrzymał dożywotnią pensję oraz mógł zatrzymać tytuł cesarski.